Niedawno byliśmy na osuwisku, na którym widzieliśmy szkody spowodowane przez ruchy masowe. Teraz jesteśmy na osuwisku również aktywnym, które także jest ujęte w bazie SOPO i ma swój numer ewidencyjny. Czy to osuwisko przejawia swoją aktywność jakimiś uszkodzeniami zabudowy czy też infrastruktury? Nie. Wygląda na to, że od momentu kartowania geologicznego, podczas którego powstała karta rejestracyjna tego osuwiska, nie wystąpiły tutaj żadne nowe uszkodzenia. Czy możemy zatem ocenić, że to osuwisko jest już nieaktywne? Nie, za wcześnie jest na to, dlatego że nie wiemy, jak wygląda sytuacja w innych częściach osuwiska. Proszę pamiętać, że obserwacje metodą wizji terenowej nie są tożsame z terenowym kartowaniem geologicznym, które dotyczy całego obszaru osuwiska. Wizja w terenie skupia się wyłącznie na obiektach budowlanych występujących na tym osuwisku. Czy to oznacza, że możemy nie wykonywać już protokołu obserwacji? Każda wizja w terenie, podczas której obserwowano stan obiektów budowlanych oraz ich najbliższe otoczenie, powinna zakończyć się wykonaniem protokołu obserwacji. Będzie on podstawą do kolejnych obserwacji. Jeśli w przyszłości stwierdzimy nowe uszkodzenia na tym osuwisku, będziemy mogli wnioskować o momencie uaktywnienia się tego osuwiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.